co oni mają ciekawego? O, kurczę. A, myślałem, że zginie. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pingwin z powrotem jesteśmy w naszej paczce. Pingwin Pack, zarąbiście było ostatnio, zrobiliśmy fajny live wczoraj i dzisiaj będzie, od razu mówię, losowanie na kolejny gift code, więc żeby mieć szansę wygrać dzisiejszy gift code w dzisiejszym odcinku, wystarczy zostawić komentarz i lajka, jeżeli chcecie. Lajki są opcjonalne. Jeżeli wam się spodoba film, możecie zostawić lajka. Ale jeżeli chcecie mieć szansę, żeby wygrać gift code'a, to wystarczy, że dacie komentarz i tyle. Nic więcej niepotrzebne jest. Mam nadzieję, że będę mógł robić więcej takich konkursików małych. Ale teraz jest taka sprawa. Ogólnie musieliśmy nazbierać 4 lub jednak 5 okazało się. Kulwitej ore i 2 sztabki srebra. Więc tutaj zrobimy sobie malutką bazyczkę szybko, ponieważ potrzebujemy je przepalić. Jak widzicie, nie są przepalone, więc musimy szybko je przepalić. Nie zajmie długo. Możemy je szybciutko przepalić. Ogólnie srebro się znajduje w zwykłym świecie Lion King, a nie tutaj, gdzie jesteśmy, czyli Outlands. Długo mi zajęło to ogarnąć, ale potem sprawdziłem na internecie, zobaczyłem, gdzie się znajduje to. No i właśnie w taki sposób ogarnęłem. Więc musimy przepalić nasze itemki. Będziemy miały trochę żelaza tu. Nie, sorry, trochę węgielku tutaj i trochę naszego kulwitej i srebra. Nie potrzebujemy dużo tego. I za ten czas możemy zrobić coś bardzo ciekawego. Możemy stworzyć sobie takie buciki. Możemy? Możemy. Więc bierzemy te buciki. I co było na dole? Żelazo. Skóra. Drewno. To jest ciekawe pytanie, zobaczymy. O, hyena bones, właśnie. Kości hien. I zrobimy sobie takie buciki. Te buciki, nie pamiętam co pozwalają. Pozwalają na szybko bieganie. Wow, pozwalają na super szybkie bieganie. Super. Oczywiście psują się powoli, tym więcej sobie gamy. Jak widzicie. Powoli się psują. Chyba działają na zasadzie ile kratek. Ale super jest, bo możemy teraz szybko zasuwać na naszym świecie. Trochę mniej, wiesz, obrony mamy. Jak będzie nas ktoś atakował, ale przynajmniej możemy zapierniczać bardzo szybko i uciekać od tych mobów. Więc mamy teraz co potrzebujemy. Idziemy od razu do Zil. I też będą, jeżeli wysłaliście mnie fanart, tak? Chcecie zobaczyć, czy był fanart. Ogólnie pod koniec odcinku pokażę parę fanartów. Nie na początku, tylko pod koniec sobie teraz, żeby było tak, żeby było taki trochę inaczej. Ok, jesteśmy u Ziży i pogadamy z nią. Mamy wszystko, co. Excellent. Otworzyła niższy poziom tunelu, mówi. Gdzie to zrobiła? Aha! Wow! Oh my god! Ale kurczę, halucynacje, czy jakbym miał jakieś halucynacje. Zobaczcie, jak to wygląda. Ej, można dostać ten. Można dostać te, jak to się nazywa? Padaczkę przez takie coś, jak ktoś ma ten. Więc muszę stawić na początku filmu. Uwaga! Szybko migające światełka, można mieć problem. Okej, więc idziemy tam, zobaczymy co tam ciekawego, bo nie chcę męczyć się tu. Czekaj. Mam nadzieję, że nikt nie... bo zostawiłem... Klaudia poszła z psami szybko. Zostawiłem jej klucz na drzwiach, mam nadzieję, że... Czekaj, co się stanie jak tam wyjdę? Boję się, tak, ja wchodzę tam. Okej, powiedziała, że tu mamy iść. I tutaj jest coś. Wchodzę na to? Mam wskoczyć do tej wody? A! Okej, tam na pewno nie mamy skoczyć. Więc, zobaczymy w książce, co musimy teraz robić. Throw 2 ingots into the outwater. Ingoty musimy wrzucić. Nice, ciekawa sprawa. Takie? Oh my god, what the hell is going on? Co tu będzie? Drugie wrzucam. Wrzuciłem drugie. Jeszcze trzecie wrzucę w takim razie. Może kawałek srebra trzeba wrócić. Whee! O nie! I co teraz? Okej, teraz wyrzuca wszędzie ingoty. Rzuciłem już wszystko do środka. Co mam zrobić? Rzuciłem wszystko do środka. I teraz co? Zobaczymy w książce. Throw two ingots into the... O, zrobiłem tak. Zrobiłem tak, wszędzie lecą ingoty jakieś. Może mam teraz wejść do tej wody? Nie. Okej, nie. Widocznie nie. Może muszę je wsadzić tu. Zobaczymy. Okej, wezmę je tu.
Tutaj wsadzić? Tutaj wsadzić? Shiftem? Wyrzucam i z powrotem te ingoty. Aaa! Wyrzucę je z powrotem. Wrzucę wszystkie, mam nadzieję, że się uda w taki sposób. No, i niech pędzi teraz. Wrzuciłem do środka, pójdziemy teraz do Ziry. Wow. Jest coś, jest coś. Aleluja. Co to jest? Outlandish Helm. Oh, sweet. Oh yeah. Looking gangster, looking swag. Ale fajnie. A, czyli na tym polegało, że musieliśmy wrzucić, żeby dostać taką zbroję. Może z tego dostaje się ciekawą zbroję po prostu. Jak gdybyśmy wrzucili o wiele więcej... Spoko... Oni mnie atakują? Oni chyba za mną idą. Chyba ja teraz kontroluję ich wszystkich. A, może nie, nie wiem. Myślałem, że ten helm właśnie powoduje coś takiego. Przynajmniej szybko możemy biegać. O, buciki się zaraz skończą. Przynajmniej możemy szybko biegać. Gdzie jest Zira? Zira, mam twój helm. Gdzie jesteś? O. Go and throw the Kuvitae and Silver into the Outwater. Zrobiłem tak! Babo! Okej, zrobimy jeszcze raz. Skoro już dostałem, może jej muszę dać ten helm. To jest możliwość. Słuchajcie, gdzie ona jest? A! Atlantis Helm. That has some very useful tricks. Okej. Okay. O, ubrałem to. Okej. Okay. Now, what do I... Oh, yes. 3 wayward feathers. Okej, okay, potrzebujemy wayward feathers. My vulture feathers. We need to gather blue, yellow and red feathers from Zazus and black feathers from vultures and throw them all into the outwater. Oh, okej, okay, ale fajne. Okej, okay, musimy nazbierać teraz takie kawałeczki od Zazusów. I tutaj właśnie jak mamy Outlandish Helm ubrany, to moby nie będą nas atakować w tym świecie, więc zarąbiście, myślę, zarąbiście, naprawdę. Weźmiemy wszystkie nasze itemki. Nie chcemy niczego tutaj zostawiać. Crafting table w sumie też weźmiemy. I możemy teraz wrócić. Gdzie musimy wrócić? Do zwykłego Lion King świata, więc ja was tam spotkam. Chociaż będę i tak szybko, bo mam moje szybciutkie buciki, które prawdopodobnie się skończą. O, super. Co ty robisz, ptaku? Mam ubrany ten helm specjalny, debilu. Może tylko te mnie nie atakują. No widać. Tylko lwy i te nie będą mnie atakować. Spoczko. Ale te głupie ptaki będą zawsze. Więc spotkamy się w zwykłym świecie Lion Kinga i zaczniemy zbierać Zazusy. Hi, hi, hi. Do zobaczenia tam. Miu! Już jesteśmy w zwykłym świecie i deszcz pada. I będziemy szukać nasze ptaszoczki, ptasieczki, nasze Zazusy. Ogólnie teraz szybko zmienię helm. Czekaj, zmienimy helm. Helm już zmienimy. Okej, okay, teraz byśmy mieli jakąś obronę i pójdziemy tutaj dalej w świat. Ogólnie jak nie widzieliście ostatni odcinek, bardzo polecam oglądnąć. Dużo się stało i dużo was ominęło w ostatnim odcinku. Specjalnie w ostatnim, ponieważ robiliśmy pralkę, kuchnię, sposoby na naprawienie itemków i różne inne ciekawostki, które naprawdę się przydałyby oglądać, jeżeli jesteście na bieżąco z Penguin Packiem. Okej. Okay. Ptaszki nie wiem, gdzie mogę znaleźć. Możliwe, że musi być dzień i musi deszcz nie padać, żebyśmy znaleźli te ptaszki. Więc zrobimy tak, o. Ja wrócę tam do zwykłego świata. Ogarniemy tutaj ekwipunek. Zobaczymy, jak tam nasz... Czemu ja mam 0 leveli? What? Mam nadzieję, że pojawi mu się mój 30 level. 22 leveli. Już się martwiłem, że mój level znikł. Okej, okay, w takim razie idziemy do... W kierunku portalu w sumie. Zobaczymy, jakie czy jakieś ptaszki są po drodze. Ale z tego, co wiem, to ptaszki w sumie tylko trzymają się tutaj jak... Jak deszcz nie pada. Wiesz, to normalne. Ptaszki też nie lecą w ciągu dnia. Może zrobimy tutaj w sumie jakąś bazę. Przygotujemy jakieś itemki. Myślę, że w sumie tutaj lepiej by było. Możemy zrobić sobie... Koło Rafikiego w sumie taką... Wiesz co, ogolniemy sobie malutką bazę. Koło Rafikiego tutaj. O, już widzę, że tutaj mamy ciekawostki. Lepiej tutaj niż tam dalej, ponieważ będziemy mogli szybko, wiesz, wrzucać tutaj jakieś nasze itemki, jeżeli będziemy mieli potrzebę na to. I potrzebujemy też tutaj bazę, bo jak pamiętacie, w ostatnim save'ie, który mieliśmy, zanim była aktualizacja z Penguin Packa, to mieliśmy tutaj bazę w tym świecie. Niestety baza znikła z powodu, że świat musieliśmy od nowa generować. No i tak jest czasami, ale jest okej. Okay. Możemy teraz ogarnąć tą malutką bazę. Wystarczy, że parę skrzynek zrobimy, parę piecyków, może pralkę, zamrażalkę, zobaczymy. Nie wiem, czy będzie potrzebne to wszystko.
I trochę źle to rozwaliłem, szczerze mówiąc. O, właśnie, weźmiemy to i to pójdzie tu i to pójdzie tam. Chciałem właśnie takie te, bo tutaj będę wstawiał moje skrzynki. No i tutaj może być jakiś crafting table i nie wiem, coś jeszcze. Coś to naprawy może, coś co będzie nam naprawiać itemki czy coś. Okej. Crafting table już mamy przygotowane. Więc możemy położyć i skrzynki też możemy stworzyć łatwo. Zrobimy raz, dwa, trzy, cztery skrzynki. Cztery skrzyneczki przydadzą się. O, pięć zrobiliśmy. Brawo, pingwin, brawo. A w sumie może być pięć. Tak pasuje, ale ładnie nawet wygląda. Żerantol nie mamy, możemy zrobić sobie, czekaj, co jest równo. Będzie jeden tu, jeden tu. Okej, więc w taki sposób robimy. Z tego co pamiętam. Zrobimy tu jeszcze tak. Nie? Okej, zobaczymy jak to się robi. Ups, nie chciałem tego wyrzucać. Daj mi moje itemy. Właśnie. O, okej. A, jest. Bronze ingot potrzebujemy. No to odpada na teraz, bo nie mamy żadnego bronze ingotu, niestety, więc nie możemy nic stworzyć. Okej, przynajmniej mamy trzy pochodnie tutaj, które możemy wykorzystać, więc położymy je raz, dwa, trzy, cztery. O, tak ładnie, wszystko dobrze wygląda. I wrzucimy tutaj itemki do skrzynki, bo nie musimy chodzić z nimi wszystkimi. Zostawimy to, co jest tylko nam potrzebne. Piecyki też możemy tutaj zostawić, żeby się robiły coś, żeby przepaliły. I drewna nam też nie zostało, więc no, wygląda na to. O, to też możemy wrzucić. W sumie to będzie nam potrzebne i to też do tego świata. Ale potrzebujemy te, jak to się nazywa, te pióreczka od tych zazu. Więc pójdziemy poszukać te kwiateczki. Jak znajdę parę zazu, to się spotkamy znów. Więc do zobaczenia. Okej, zamiast zbierać itemki od zazu, zdecydowałem zrobić moją sobie tutaj sekretną bazę. Ogólnie tutaj przygotowałem taką ładną bazę, nie wiem co myślicie. Jest bardzo malutka w tej chwili, ale myślałem, żeby zrobić coś w stylu hobbitsów, gdzie można przejść tutaj, rozwalę to, w sumie rozwalę to właśnie, jak mówiłem, chciałem wam powiedzieć. I tutaj wiesz, będzie dalszy ciąg domku, tutaj mamy piecyki, wiesz, fajnie schowane tutaj. W sumie teraz te piecyki też nie pasują za bardzo, więc myślałem, że zrobimy coś takiego. I tutaj może być jakiś, wiesz, dalszy ciąg domku najwyżej, ale na teraz... No teraz wygląda tak, dosyć ładnie według mnie, może być, pasuje średnio tak i zrobimy tutaj jakieś korytarze albo jakieś skrzyneczki czy coś. Jakiś taki podziemny, podziemna baza, malutki domek, jeszcze dopracuję to, żeby ładnie wyglądało, bo w tej chwili nie wygląda za super. I zebry chciałem zabić, zebry tutaj są, zibry czy tam jak to chcecie powiedzieć. Zibry chciałem zabić z powodu, że skończyły mi się te buciki, no i jak zabiję ich więcej, to będę miał kolejne szybkie buciki, więc ile mamy? Jeden zebra, hide. Jeden kawałek zebry w tej chwili, więc trzeba poszukać trochę więcej zebry. Tylko jedna zebra nam też nie da, ale tam są kolejne. I po drodze mam nadzieję, że znajdziemy jakieś ptaszki, zazu. Timon i Pumba! Siemanko, Timon i Pumba! O! Co oni mają ciekawego? O, kurczę, a myślałem, że zginie. Ale ładnie, dzięki Pumba, kurde ty cwaniaku. Puścił mi prosto w twarz takiego ostrego bąka, ładnie. Ładnie. Zestrał się. O nie! Kupę jest. Co to jest? Mięso, okej, spoko. Czekaj, ze dwóch, bo ktoś puka. Okej, Timon i Pumbę zostawiliśmy, bo szczerze mówiąc nie zachowali się bardzo towarzysko, szczerze mówiąc, puszczając mi bąki w twarz. Więc idziemy kolejne zebry zabić i poszukać nasze ptaszeczki, które zdaje mi się, że nasze ptaszki, które szukamy, będą ogólnie się trzymać właśnie na takich otwartych terenach, z tego co wiem. Więc zrobimy sobie szybko... O, drewna nie mamy? O, mamy crafting table, wystarczy. I zrobimy szybko sobie te buciki. I będziemy mogli szybko zapierniczać do naszych ptaszków. Więc ubieramy buty. Czekaj, crafting table też wezmę ze sobą. I idziemy. Idziemy szybciutko, tak właśnie w szybki sposób możemy ogarnąć te ptaszki. Chociaż jedno co jest niefajne, jest to, że wysoko nie skaczesz w tych butach. Szybko biegniesz, a takie malutkie bambi skoczki robimy, więc no. Widzicie takie malutkie? Up, 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 up. Zobaczymy jak to wygląda. Up, up. Ale śmiesznie, zobacz jak moja pelerynka wariuje z tyłu, ale fajnie. Więc, gdzie są nasze zazusy? Kurczę, myślałem, że zazusy ogólnie będą koło, wiesz, takiej pustyni otwartej, gdzie będziemy mogli znaleźć dużo zazusów. Ogólnie nie chodziliśmy po takim terenie dużo, więc nie wiem, co będzie w tym świecie, szczerze mówiąc. Oj, jest pierwszy zazu, kolorowy, sweet. I
Nic nam nie dał. Cwaniak! Cwaniak. Cwaniak Zazu nic nam nie dał. Ale na pewno będzie kolejny do ogarnięcia. Jak tam nasze buciki się trzymają? Już pół bucików użytych. What? Masakra. Szybko się kończą. Ciekawe, czy można zenchantować te buty. Na jakiś unbreaking czy coś. To by było fajnie. Feather falling nawet by się przydał. Ops. Rhinosaurusy tutaj się kąpią w wodzie, a ja właśnie ciekawy byłem z tego. Co to jest? Tak jakby sugarcane? Kukurydza! Teraz pamiętam kukurydzę. W starym odcinku była kukurydza. Okej, dość kukurydzy. Wiedziemy tutaj Zazusa kolejnego, którego znalazłem. Come on, Zazu. Come on, chodź tu na dół. Chodź tu na dół, no chodź. No chodź, no wiem, że czekasz na mnie. Okej, no to ciebie przejdę w takim razie. Ej! Cwaniak! Ucieka ode mnie. Okej, ja tym razem nie pozwolę mu. Chodź! Co? No bez przesady, no. Nie pozwoliłem mi go zabić. Teraz już nie uciekniesz, Zazu. Waaa! I nie dał mi kolorowych piórek, cwaniak. O, ale jest kolejny. Jest kolejny. Ej, znaleźliśmy ich całą rodzinę, sweet. Więc wiemy, że tym nie będziemy musieli szukać po godzinach. Mamy go? Gdzie on poszedł? Był tu. Gdzie on jest? O, jesteś. Jest, mam od ciebie pióreczkę kolorowe. Ile? I jakie? Gdzie? O, są tutaj, są tutaj. Myślałem, że już nie dostałem ich. Powiedzieli, że potrzebujemy różne kolory. Niebieskie, żółte, czerwone i czarne. Tak było właśnie. Tam są dwa Zazusy, więc pójdziemy tutaj tych Zazusów zabić. Skoro oni tutaj czekają tak ładnie. O! Czekają tak ładnie. Super. Jednego zabiliśmy, nic nam nie dał. Kurczę, nic nam nie dał. Miejmy nadzieję, że ten drugi nam coś da. Dasz nam coś? Jej, kolorowe. Szkoda, że nie mamy looting na mieczu. Chociaż nie jest to jakieś super potrzebne, ale przynajmniej by tam dało nam więcej tych, więcej piórek. Czerwone piórko też mamy. Chyba wszystkie piórka mamy, chociaż wezmę, wiesz, wezmę dwa piórka z każdego, tak na wszelki wypadek, bo szczerze mówiąc, o, niebieskie jeszcze, czyli cztery, a nie, niebieskie, czyli, no, dobrze. Jeden piórek z każdego, ale potrzebujemy dwa, czyli potrzebujemy, bo ona chciała, żeby stworzyć dwa takie piórka specjalne, a żeby stworzyć dwa, to potrzebujemy dwa z każdego piórka, w takim razie wezmę po trzy, cztery, żeby być bezpieczny. Ale skoro już je mam, to resztę teraz sam znajdę i spotkamy się na miejscu, bo w sumie już wszystkie piórka mamy, więc no, do zobaczenia przy przeklęciej wodzie. Niestety szlak nie trafił, nie znalazłem żadnych innych piórek, niestety, po drodze. Mam nadzieję, że te, co mamy, wystarczy. I przez pomyłkę wyrzuciłem nasze czerwone, więc teraz trzeba nazbierać parę czerwonych. Więc no, w sumie w tym nie ma problemu, już mamy dwa czerwone. Oj, 25 leveli, sweet. Mało mięska też mamy. Ale te piotaczki w sumie można zabić parę jeszcze. Tutaj są. Dużo levelu dają nawet. Ej! Super miejsce, żeby się levelować w sumie. Jeżeli chcieliście levelować się, tutaj polecam właśnie miejsce. O! Jakiś level tutaj nadal leży. Z chęcią sobie wezmę. Nice. Darmowy level? Nie narzekam. Więc idziemy w dół. Tam, gdzie zaczęliśmy. Ciekawy. Tam, gdzie zaczęliśmy odcinek, to właśnie będziemy w sumie kończyć tak jakby. Przechodzimy na sam koniec odcinka tutaj do tego samego miejsca. I zobaczymy, co tu ciekawego będzie, jak wrzucimy te wszystkie piórka. Sprawdzimy jeszcze z Zero dokładnie jakie. You have to give the blue, yellow, red and black. Idealnie! Dokładnie mamy to, co jest potrzebne. Więc pójdziemy tutaj, gdzie to było? Tutaj. I wrzucimy, mam nadzieję, że będzie działać, jedno niebieskie, jedno żółte. Powoli zrobimy, żeby nie zbugowało się. Czerwone i czarne. Coś wyskoczyło nam tutaj. Niebieskie wygląda na to. I czarne też wyskoczyło. Rzucamy jeszcze raz. Niebieskie. Czerwonego nie możemy wrzucać jeszcze raz, bo zobacz. O! Jest! Wayward Feather! Jeden Wayward Feather mamy. I więc to samo robimy z tymi itemkami. Niebieskie. Żółte. Czarne. I na sam koniec sadzimy czerwone, żeby było tylko jedno czerwone. Mamy. Żółte nam do nas wróciło. I będzie. Mam nadzieję, że będzie. Trzy. Dwa. O! Wyrzuca wszystkie te liście. Trzy. Weź liście? Raczej nie liście, tylko... A! Kurczę, jak to wrzuca, to fajnie. Wrzucimy wszystko, żeby szybciej... O, może czerwonego nie... czarnego nie wrzuciliśmy, dlatego.
Może to było to. O, głupi lew, co on robi? Jest! Wayward Feather! Numer 2. Mamy 2 Wayward Feathers, idziemy zobaczyć, co ona z tymi Wayward Featherami zrobi. Ale głośno to w ogóle. Czekaj, zabijemy tego lwa tutaj. Nie można go zabić. Ciekawe. Okej, okay. Pójdziemy dalej, zobaczymy, co te Wayward Feathers robią. Czekaj. O, podobają ci się moje Wayward Feathers. O, jesteś! Zira! Mam je. Halo? Trzy potrzebuję! Głupia baba! Nie! Trzy potrzebuję. W takim razie będę musiał znaleźć... Czekaj, ja chcę tego niebieskiego przynajmniej. Okej. Okay. Chcę moje... O, kurczę, myślałem, że dwa potrzebuję. No to mamy dwa Wayward Feathers. W takim razie będziecie musieli wrócić w następnym odcinku. Ja pójdę znaleźć na jakimś live'ie te ostatnie Wayward Feathers. Jeżeli chcecie widzieć tego live'a, wejdźcie tam w opisie na Twitcha i zarejestrujcie się lub śledźcie mnie na Twitchu, żebyście wiedzieli, kiedy robię time live'a, bo robię tam właśnie za kulisami wszystkie rzeczy, co nie widzicie na moim kanale, to tam robię. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mamy nasz helm, mamy dwa Wayward Feathers, jeszcze jeden nam brakuje, mamy troszkę bazy i mamy teraz parę ciekawych fanartów od was, zanim zakończymy odcinek. Więc dziękuję wam za te niesamowite fanarty. Jeszcze wiele więcej jest ich do pokazania. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, ponieważ naprawdę wspiera serię i pomaga mi i motywuje mnie, żeby robić więcej z tej serii właśnie i więcej odcinków z tego. Super jest. Naprawdę mam nadzieję, że wam się podobało. Chcecie ściągnąć Pinkie Paka? Link jest w opisie. Chcecie mnie śledzić na Twitchu? Link jest w opisie. Trzymajcie się, do kolejnego odcinku. Na razie, cześć!